jest praca? Tam się zarabia pieniądze. Na przykład takie coś, gdzie się pracuje i się sprzedaje już na warzywa, owoce, słodycze i się zawozi już na produkty. W pracy się zarabia pieniądze. Gdzie się kupuje różne produkty i na przykład się tam można pracować. Na przykład praca to jest tam, gdzie się zarabia pieniążki i tam, gdzie się pracuje dla dzieci albo dla siebie. Co się robi w pracy? Pracuję. Moja mama sprawdza w różnych sklepach, czy jest wszystko dobrze. Naprawia się różne rzeczy. Się sprzedaje, wie się już na produkty. Na przykład jak się zajapia i się zawozi poczty. Mój tata kupuje węgiel. Mam na te zwierzęta. Mój tata pracuje w elektryce i coś tam robi z tą elektryką. Moja mama zarabia pieniądze, mój tata też. Ile zarabia się w pracy? 10 stówek albo po prostu stówkę. Czy każdy nadaje się do pracy? No tak. Nie. Ktoś tam pracuje, ktoś tam nie. Mamy się nie nadają na przykład. Albo się nadają. No bo chyba one opiekują się dziećmi. Dla mnie nikt. A kto się nie nadaje? Dzieci, bo są jeszcze małe. A mnie, którzy mają złamaną nogę i jękę. Dziadkowie też i babcie. No bo oni to... Już są starzy po prostu, nie muszą pracować. Bezdomni. No bo nie mają odpowiednich ubrań i nie mają pieniędzy. O, pies? Jaka praca jest fajna? Moje prace ja lubię robić zadanie domowe. Gotowanie? Dla mnie szpital. No bo jak komuś się coś stanie, no to można ratować. Fontanie? Ja bardzo lubię pomagać dziadkowi albo tacie, jak coś robi i lubię budować Lego i lubię też robić na ogródku u dziadka i u babci. A ja bym chciała pracować w sklepie zoologicznym, bo tam się po prostu zwierzęta też ratuje. Kto to jest szef? To taka osoba, która rządzi całą pracą. Rozdaje taki ktoś, który rządzi pracą. Coś tam spisuje ważnego, jakieś tam coś robi ważnego. Jak jest potrzebny ktoś szefowi, to musi natychmiast przyjść. Trochę taki dobry, a czasami jest trochę wkurzony. Jest poważny. Taki dobry, trochę taki zły, trochę. Zależy jaki ma humor. I zależy jaką nogą wstanie. A po co się pracuje? Żeby zarabiać pieniądze. Żeby mieć co jeść. Żeby zarabiać pieniądze. Żeby kupić jedzenie. I żeby mieć ubranie. I buty. I pieluchy. Dla małych dzieci. Trzeba zarabiać pieniążki. Dla dzieci. Albo żeby mieć jedzenie, picie, tak. Ubrania, żeby nie głodować. Żeby zajapiać, jak jest się biednym. Czy praca jest męcząca? Na pewno. Na pewno są. Bo ciężko pracują dla nas. Mój tata ciągle potem jest... Odpoczywa potem na kanapie. Mi tata tak samo. Jak wraca z pracy, to od razu idzie na kanapę i śpi. A mój tata je obiad, idzie się położyć i śpi na łóżku. Co to jest urlop? Urlop to takie coś, że można pojechać na wakacje albo nad morze. To jest wolne. Urlop, no, to siedzieć w domu. To jest taki wielki dom.
Tam, gdzie można sobie zrobić wolne, jak się chce jechać na wakacje. Co się robi podczas urlopu? Można gdzieś wyjechać na wycieczkę. Można się kąpać w basenie. Pracuję. Na urlopie się siedzi w domu i można coś robić. Na przykład jak mama miała urlop, to wyjechaliśmy pojechaliśmy do takiego zamku. A ja pojechałam do takiego parku, gdzie są dinozaury. Odpoczywa się? Na wakacjach też można pływać. Można robić zamki z piasku. Ja lubię odpoczywać. Odpoczywać w domu i jechać z rodziną na południową wycieczkę. Po co ludziom urlop? Żeby odpocząć i spotykać się z innymi. Żeby mieć trochę wolnego od pracy. Żeby sobie odpocząć. Żeby odpoczywać. Żeby się kąpać w basenie. I żeby była fajna zabawa. Żeby się opalać, jeść loty, takie koktajli lesimy. I żeby się zapomniałaś o najważniejszym, żeby się kąpać w morzu albo w basenie. Gdzie można jechać na urlop? Nad morze, ale w tamtym roku miałam jechać nad morze, ale nie pojechałam przez koronawirusa. Nad morze, na wieś, na basen. Na wakacje. Na Chorwacji? W kuje, nad morze. Wszędzie. Wszędzie można, dookoła świata można być. Każdy może być, na przykład w Ameryce Południowej. W Polsce jest najlepszy, bo tam można jeść pierogi. W innych krajach chyba też można, ale nie za bardzo. Ile powinien trwać taki prawdziwy urlop? 5 dni. 3 miesiące? Na całe życie, bo wie się bardzo lekko, a ja nie chcę wymiotować. Ja myślę, że 1 dzień. A ja myślę, że z tydzień. A ja może gdzieś tak. Całe wakacje. Ja chciałam 3 wakacje. Skąd wziąć pieniądze na wakacje? Z pracy. Można zarabiać, jak się coś kupuje w sklepie. Od pani się dostaje resztę. Pracę? Z konta? Bo jak się pracuje, to się dostaje pieniądze na konto i można wtedy zapłacić telefonem. Z portfela? Jak zarabię, to mam dostać do portfela. Pieniądze można wziąć z pracy. No w pracy. Albo z banku. Wypłacić z pracy na swoje konto. A ja myślę, że z bankomatu, z karty chyba. Wypłacić kartę, tak, i wypłacić pieniądze i dostaje się... Zjawić numerek i się dostaje pieniądze. Pieniądze i potem karta się bierze i się jedzie na wakacje. Albo można gdzieś się znaleźć w morzu. Z portfela też można znaleźć. Na chodniku, na ulicy, na trawie. A ile trzeba mieć pieniędzy, żeby wyjechać na wakacje? A na złote. 1000 złotych. Ponad gdzieś 2 albo 3 tysiące. 10 złotych? 10 złotych na wakacje. Tak mało. Hotel. Drogi jest hotel. I pokój. I zapłacić za, nie wiem, wszystko, za plażę, za wszystko. Dlaczego wakacje są fajne? Bo można pływać, jeździć gdzieś. Oni się tak podobają. Bo można jeździć nad morze i do wokali. Można się opalać. Można zjeść loda. I można się kąpać w basenie. Bardzo fajne. No. Najlepsze w życiu. A najlepiej jest w Chorwacji dla mnie. Można tam pojechać do różnych krajów. Albo odpoczywać, skakiwać do basenu co chwilę. I normalnie w basenie się kąpać. I można też z kolegami być. Jak wyglądałyby twoje wymarzone wakacje? Ja w góry bym chciała pojechać na wakacje. A ja bym chciała pojechać na wieś nad morze. I w górę. Najbardziej to bym chciała jechać na wieś, bo tam jest fajnie.
i mam pieska.